Aloha dziewczyny, cześć, witajcie na Stosunkowo. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Maxi. Dzień dobry, bardzo mi cię miło widzieć na moim kanale. Zapraszam cię, żebyś została ze mną dłużej, ze mną i oczywiście z resztą fantastycznych kobiet. Cześć dziewczyny. Dziewczyny, dzisiejszy odcinek kryminalnie brzmi. Mowa będzie o cichym zabójcy miłości. Co to takiego? Zapraszam. Dziewczyny, zacznijmy od chwili, w której cichy zabójca miłości, nasz główny bohater dzisiejszego odcinka, zaczyna wkradać się w naszą relację. Relację, która była cudowna, piękna, lekka, do której miałyśmy dystans. Nagle ten dystans zaczynamy zatracać. I nagle stajemy się bardzo emocjonalne w kwestiach nawet drobnych. Mężczyźni mówią, że szukamy problemu tam, gdzie go nie ma, że szukamy igły w stogu siana, że rozdmuchujemy problemy i tak trochę jest. Zobaczcie, to jest ta faza księżniczkowania, bo ja chcę tu i teraz porozmawiać z tobą. Ty oglądasz film, no dobra, ale to jest tylko telewizja, przecież możesz obejrzeć ten film za chwilę, możesz go obejrzeć ponownie, a ja tu i teraz mam potrzebę, bo ja mam emocjonalną potrzebę, żebyś ze mną teraz porozmawiał. Zamiast rzeczywiście wrzucić na luz, zdystansować się, przejąć odpowiedzialność za swoje emocje i wybrać lepszy moment na rozmowę, bo on nie jest w tym momencie w przestrzeni myślowej, żeby z tobą rozmawiać. Więc oczywiście, jeżeli wrzuci pauzę i będzie chciał z tobą rozmawiać, no to będzie rozmawiał ze skwaszoną miną. Od razu usłyszysz głębokie westchnięcie, bo ty znowu zmuszasz mnie w cudzysłowie do tego, żebym rozmawiał z tobą tu i teraz, bo akurat ty masz na to ochotę. Zobaczcie, jak tutaj wygląda rozmuchiwanie problemu. Chcę z nim porozmawiać tu i teraz. Może to być też. Chcę z nim porozmawiać tu i teraz przez telefon, a on nie odbiera. Jak on śmie? Jak to jest, że mi nie odpisuje na SMS-a? Co za tym idzie? Od razu narracja. On mnie już nie kocha. Co jest ważniejsze niż ja? Ja nie jestem jego priorytetem. Zobaczcie, jak do drobnej sytuacji my dodajemy i dodajemy powagi, która tak naprawdę nie ma podstaw w świecie realnym. Kiedy on do nas odzywania, albo kiedy w końcu odpisuje, my już jesteśmy tak nakręcone, że w tym momencie to już nie jest rozmowa, tylko to jest afera, to już jest dramat i teraz my jesteśmy już obrażone. I to jest właśnie ten moment, w którym cichy zabójca miłości stawia pierwsze kroki. Inna życióweczka o podobnej barwie. Od początku relacji on się codziennie przytulał, ale dzisiaj się nie przytula. No i znowu jest ta narracja w naszej głowie. Co się stało, co się zmieniło, może kogoś poznał, już mu nie zależy, on się już odsuwa. Jednorazowo nie przytulił się. Nie róbmy z tego wielkiej sprawy. Zobaczcie, że my się nakręcamy bardzo szybko. Na płaszczyźnie jednego dnia, dwóch dni nie dajemy mężczyźnie przestrzeni, żeby do nas wrócił. Zamiast właśnie nie dopisywać tych negatywnych historii, które tak naprawdę rozmuchują problem, głównie w naszej głowie, a my później jesteśmy tą kobietą, która siedzi niezadowolona, nie odzywa się, ma skwaszoną minę. To już nie jest ta energia. Ty nie jesteś sobą. Dziewczyny, naprawdę relacja długofalowo nigdy nie będzie w piku non-stop. To nie jest prosta, to jest sinusoida. Więc jeżeli mamy cały czas bardzo dużo bodźców fizycznych, całujemy się, przytulamy się, jest dużo intymności, to dojdzie do wysycenia i wtedy bardzo ważną fazą też jest faza odpuszczenia. I troszeczkę trzeba nam jest wycofać się z tego, żeby na nowo się uwrażliwić, żeby znowu namiętność mogła zapłonąć. Problem polega na tym, że my w momencie, kiedy jest wysycenie po stronie partnera i kiedy on potrzebuje na jakiś moment wrócić do swojej jaskini, pospotykać się z kumplami, pograć w grę albo po prostu usiąść obok nas i oglądać film bez trzymania się za ręce, bez przytulania się, to my wpadamy w panikę. I na tej płaszczyźnie zaczynamy być emocjonalne, zaczynamy mieć pretensje, zaczynamy mieć frustrację. Nie jesteśmy już tą kobietą, do której mężczyzna chce wracać i wracać i wracać, bo nagle on ma w sobie wewnętrzne przekonanie, że nie jest wystarczająco dobry, że powoduje w was frustrację i smutek. Tylko że zobaczcie, że ta frustracja i smutek, którą my mu pokazujemy, jest zbudowana tak naprawdę na rozdmuchanym problemie. Gdybyśmy wyszły z założenia, że po fazie wysycenia jest faza lekkiego wycofania się i gdybyśmy zamiast mieć od razu pretensje do mężczyzny, zajęły się w pierwszej kolejności sobą, pomyślałybyśmy sobie, kurczę, fajnie, w końcu mam czas na to, żeby pójść sobie tu i tam i pomaluję i spędzę wieczór z książką i nie będę cały czas obok niego i może pójdę sobie na komputer i coś sobie zaprojektuję albo zrobię cokolwiek, co daje frajdę mi,
to jak on skończy ten film i zobaczy, że nie ma Ciebie obok, ale Ty siedzisz na kompie, uśmiechnięta, zadowolona, to zobaczysz, że ta faza namiętności wróci o tyle szybciej. Dość tej tajemniczości. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Cichym zabójcą miłości jest frustracja, która będzie wzrastała, im częściej będziemy robiły awantury o nic, będziemy rozdmuchiwały problemy na bazie naszych narracji, które są budowane. Pamiętajcie, w większości na naszych założeniach wynikających z naszego bagażu doświadczeń, z naszych lęków, strachów. Więc dziewczyny, dlaczego by nie otworzyć się na to, że może być zupełnie inna historia? Że to nie musi być tylko i wyłącznie najgorsza wersja, jaką zazwyczaj zakładamy. Że być może on potrzebuje po prostu się zregenerować. Czasami mamy za wysoko ustawiony standard, jeżeli chodzi o atencję dla mnie. Bo ja chcę być priorytetem. Czasami nie jest to zbalansowane. Czasami oczekujemy, że mężczyzna będzie zapewniał 150% naszym emocjom. Zajmie się nimi, zaopiekuje się nimi i cały czas będziemy numerem jeden. O tyle to jest podchwytliwe, o ile początek relacji zazwyczaj tak wygląda, bo jesteśmy bardzo emocjonalni przez hormony, które w nas buzują. Jest ten koktajl adrenaliny i fascynacji i w ogóle jesteśmy nowe i świeże i tajemniczość i to wszystko działa, ale w pewnym momencie następuje faza wysycenia. I w tym momencie standard, do którego jesteśmy przyzwyczajone, zmienia się i nam się wydaje, o kurczę, coś tutaj nie gra, coś nie działa. Nie, to jest normalne. To jest faza stabilizacji w relacji, więc nie wpadajcie w panikę, zajmijcie się sobą. I pierwszy odruch to jest dać mu czas. Dziewczyny, oczywiście naszą odpowiedzialnością jest poinformować naszego partnera o tym, co lubimy, co nas uszczęśliwia, co daje nam wspaniałe emocje i uczucia, ale róbmy to w odpowiednich okolicznościach, róbmy to za pomocą odpowiednich słów, które bardziej motywują. Uwielbiam, kiedy to dla mnie robisz, jestem szczęśliwa, kiedy to dla mnie robisz. I teraz clue dzisiejszego odcinka, uwaga! Kiedy my próbujemy rozmawiać na jakiś temat, na którym nam zależy po raz 30, po 30 awanturach, w momencie, w którym ten cichy zabójca miłości, czyli frustracja, u mężczyzny już jest naprawdę w ogromnym rozmiarze, no to jasne, że to nie działa. On już jest sfrustrowany. On już jest zdemotywowany. On już ma w sobie przekonanie, że cokolwiek by nie robił, ty i tak będziesz niezadowolona. Więc zobacz, to nie ma sensu. Dlatego staram się w tym odcinku przekazać Ci, żebyś nie powodowała w mężczyźnie narastającej frustracji poprzez właśnie czepialstwo, poprzez właśnie podejrzliwość, poprzez potrzebę, żeby się wytłumaczył za każdym razem, kiedy wychodzi z domu. A dlaczego, a po co? Dziewczyny, kiedy my zaczynamy być nadmiernie emocjonalne i przyczepiamy się do drobiazgów, ta frustracja będzie w mężczyźnie rosła. I po jakimś czasie zauważymy, że żadna rozmowa tak naprawdę już nie dociera. Mężczyzna się blokuje. A kiedy mężczyzna się blokuje, to komunikacja nie działa. Dlatego zawczasu nauczmy się regulować swoje własne emocje. Otwórzmy głowę na to, że może jakaś historia pojawiła się w mojej głowie. Okej, ale może jest inna, czyli racjonalizacja. Co jeszcze może być przyczyną, że on na przykład wyszedł do banku i nie ma go godzinę? Okej, jest 16, może jest w korku, może postanowił zrobić coś innego. Ja mam bardzo dużo takich sytuacji z moim partnerem, że wychodzi i nie ma go trochę czasu. I mogłabym być tą dziewczyną, która dzwoni po godzinie i robi aferę. No miałeś być za godzinę w domu, gdzie jesteś? Ale odpuszczam, bo wiem, że on i tak wróci do domu i tak prawdopodobnie sam powie mi, co się stało. Często jest tak, że wraca do domu i ma jakiś mały prezent dla mnie, albo zamiast pójść tylko po obiad, jeszcze decyduje, że idzie do cukierni kupić deser. I jasne, że zajmuje mu to więcej czasu. Ja mu daję wolność, daję mu przestrzeń, żeby zrobił to, co chce zrobić. Zobaczcie, że mogłyby we mnie urosnąć emocje. Pamiętajcie, że ja też jestem lękowa z natury i czasami mam takie momenty. Ale kiedy pojawia się jakakolwiek historia w głowie, która nie ma zbyt pozytywnego zabarwienia, to myślę sobie, no dobra, ale co jeszcze może się wydarzyć? Co jeszcze mogło być przyczyną? Dlaczego idę tą drogą? Ja wcale nie chcę iść tą drogą. Ja znam mojego partnera. Ja wiem, kim on jest. Więc nie będę ufała tym wszystkim lękom, które próbują się przedostać. Bo dziewczyny, jakkolwiek idziemy drogą samorozwoju, nasze lęki mogą się pojawiać od czasu do czasu. Rzecz w tym, żeby się
w cudzysłowie z nimi zaprzyjaźnić i poradzić sobie z nimi, nauczyć się nimi opiekować, nauczyć się przeprowadzać ze sobą wewnętrzny dialog, który będzie nas uspokajał. To jest właśnie umiejętność samoregulacji, ponieważ my naprawdę nie powinnyśmy przekazywać odpowiedzialności za nasze emocje w ręce naszego partnera. Bo jeżeli będziemy to robić, to uwierzcie mi, że ta frustracja będzie w nim rosła. On będzie się czuł obciążony i on będzie się czuł zmęczony, a my niepostrzeżenie stajemy się tymi dziewczynami, które osaczają. Pytacie mnie, Maxi, on się w ogóle nie stara, on nie zabiega, nie ma już prezentów, nie zabiera mnie nigdzie, nie planuje wycieczek, intymność też leży. Zastanówmy się, czy nie stałaś się na pewnym etapie tą kobietą, która była przyczyną frustracji narastającej w nim na przestrzeni czasu. Czy byłaś cały czas smutna i zamyślona? Czy cały czas robiłaś awanturki o to samo? Drobne rzeczy, które tak naprawdę w grubszym rozrachunku nie mają większego znaczenia. Czy gdybyś nie miała w sobie więcej spokoju i dystansu i nie byłabyś bardziej skoncentrowana na sobie, aniżeli na nim, nie byłoby inaczej. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, pamiętaj, kontrolę mamy tylko nad sobą. Więc zamiast dalej powielać ten sam schemat, jestem niezadowolona, zamyślona, dopóki ty nie zaczniesz działać, to ja będę cały czas wkurzona na ciebie, zajmij się czymś, co sprawia ci frajdę, żeby zmieniła się twoja wewnętrzna energia. Nie polegaj na tym, żeby ta energia zmieniła się dzięki niemu. Nie. Nie uzależniaj swojego samopoczucia i każdego dnia od partnera. Ty jesteś odpowiedzialna za to, jak się czujesz. Więc idź. Idź i korzystaj. Idź i maluj. Idź i tańcz. Idź i biegaj. Idź i rób to, co sprawia ci frajdę. Po pierwsze, wrzucisz troszeczkę przestrzeni w swoją relację. Po drugie, dodasz sobie pozytywnej energii. Wrócisz do domu uśmiechnięta. Po trzecie, przez jakiś czas odpuść szturchanie. Dziewczyny, codzienne awantury o to samo, w momencie, kiedy nasz mężczyzna już jest wysycony frustracją, nie dają absolutnie efektu. Trzeba zrobić troszeczkę krok do tyłu, trzeba dać przestrzeń i nie być inicjatorem tego, żeby ta frustracja jeszcze bardziej wzrastała i wzrastała. Zastanów się zatem, jak często narzekasz, jak często się go czepiasz, jak często go krytykujesz, jak często masz pretensje za to, że intymność nie funkcjonuje, ale nigdy sama nie wychodzisz z inicjatywą. Kobietki, jeżeli my mamy taki vibe, vibe zniesmaczonej, smutnej kobiety, rozdrażnionej, ciągle niezadowolonej księżniczki, no to jasne, że nasza atrakcja spada. Bo nie jest to magnetyczna energia. Magnetyczna energia jest wtedy, kiedy my same wiemy, że jesteśmy odpowiedzialne za nasz stan emocjonalny. I w momencie, kiedy nasz mężczyzna potrzebuje chwili dla siebie, albo jest nie w sosie, bo zobaczcie, że my mamy takie dni. My mamy czasami skwaszoną minę, bo mamy PMS-a, bo to jest ten moment, bo jesteśmy smutne albo nadwrażliwe. Mamy, mężczyzna też ma. Czasami tak. I zamiast brać to do siebie i zamiast myśleć, że to na pewno chodzi o mnie, weź pod uwagę, że może mieć taki dzień. Bo ma swoje problemy, swoje przyczyny, o których nie chce za każdym razem mówić. A najczęściej tak naprawdę nie chce mówić, nie chce się dzielić. Więc zamiast brać wszystko do siebie, weźcie pod uwagę, że nasz mężczyzna może mieć dzień, w którym potrzebuje chwili dla siebie, wrócić potrzebuje do tej swojej przysłowiowej jaskini. I to nie jest koniec świata. To nie znaczy, że jego uczucia się zmieniły. To nie znaczy, że nasza relacja nie funkcjonuje. Ale to na pewno znaczy, że to jest doskonały moment dla ciebie, żeby zająć się sobą. I żeby wrócić po dniu lub dwóch do niego z uśmiechem na twarzy, a nie z frustracją. Ale to zapewnisz sobie sama, kiedy ten czas będziesz spędzała w taki sposób, który daje ci frajdę. Kobietki, słowo podsumowania. Pamiętajmy, nasz partner to jest nasz partner. To nie jest nasz ojciec, to nie jest nasz opiekun, to nie jest nasz ratownik, ani terapeuta. Nie oczekujmy 100% atencji każdego dnia od naszego mężczyzny. Spodziewajmy się tego, że nasza relacja będzie miała momenty, w których będzie bardziej intensywna, a później troszeczkę mniej intensywna. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Nasze historie w naszych głowach niekoniecznie muszą być prawdziwe. Więc otwórzmy się też na to, że są inne możliwości, są inne przyczyny. To niekoniecznie ja nie jestem już atrakcyjna. Tylko to może on potrzebuje po prostu chwili z kolegami. Niekoniecznie coś między nami jest nie tak. Niekoniecznie poznał kogoś innego. Niekoniecznie wychodzi po to, żeby
Niekoniecznie. Dziewczyny, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam dzisiaj jak najmniej frustracji w Waszym życiu, czy też w życiu Waszego partnera, bo pamiętajmy, że relacja jest po to, żeby było nam lepiej ze sobą. Żebyśmy właśnie dla siebie nie byli źródłem frustracji. Mamy tak dużo frustracji ze świata zewnętrznego, że my jesteśmy teamem. My gramy do jednej bramki. Więc pamiętajcie, nie traktujcie Waszego partnera jako wroga. Nie bądźcie cały czas podejrzliwe. Dajcie mu trochę zaufania, dajcie mu trochę przestrzeni i wolności. Będzie więcej namiętności i będzie lepszy flow między Wami. Ściskam Was, całuję Was serdecznie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Wake up.